Dzisiaj moim gościem w studio Party jest Dawid Woliński. Cześć Dawid. Dzień dobry, cześć. Cieszę się, że zgodziłeś się przyjść, bo ty rzadko wypowiadasz się tak dłużej w takich wywiadach. No i chciałabym trochę zacząć od takiego początku. O czym w ogóle marzył Dawid jako dzieciak, który siedział sobie na przykład na trzepaku we Włocławku? No wiesz, ja miałem bardzo fajne dzieciństwo, więc ja nie miałem dużo marzeń, bo ja żyłem w fajnym świecie. Ja mieszkałem z dziadkami bardzo dużą część roku w takim fajnym gospodarstwie, dużym, z pięknym ogrodem, ze zwierzątkami. Więc no, co ja mogłem marzyć? No, typu o karuzeli, o czymś tam. Bardzo takie prozaiczne, myślę, to były marzenia. Bo ja wszystko miałem. Ja nawet na krowie jeździłem. Także miałem gęś, wrednego koguta, który mnie chciał zawsze podziobać. Miałem kotki, pieski. No wiesz, jak to dziecko w takiej sielance. No, owoce na drzewie. Jakoś zawsze to wspaniale wspominam. No właśnie, jako taką sielankę. A czy już wtedy też miałeś jakieś takie, jakby no, chęci do tego, żeby stworzyć coś? No bo projektowanie to jest nie tylko ubranie, ale tworzenie, tak? Wiesz co, no ja byłem kreatywny. Ja kochałem plastykę, lubiłem wszelkie formy takie atrakcyjne, wizualnie. Zawsze coś tam wykombinowałem babci. Jak nie namalowałem coś na domu jakąś kredką, to z kwiatków jej poukładałem jakieś tam takie witrażyki się kiedyś robiło, że się kopało taki dołek, układało się kwiatki, a to się przyciskało takimi znalezionymi w polu gdzieś tam szkłami, a jak nie było szkiełek, to się tukło butelki. I na tym się to układało, taki witraż, i przesypywało się piaskiem i codziennie biegaliśmy sprawdzać, co tam następnego dnia się z tym stanie. No ale później cię pochłonęła ta Warszawa, no i czy ty w ogóle pamiętasz swój taki pierwszy pokaz, pierwszy? Tak, pamiętam pierwszy pokaz, on był, to był pierwszy pokaz przed moim pierwszym pokazem oficjalnym. Jak przeprowadziłem się do Warszawy, bo to było po Poznaniu, bo ja już w międzyczasie byłem w Łodzi, w Poznaniu, wreszcie w Warszawie, wylądowałem w szkole i to był taki pokaz. Ja zacząłem chodzić do fryzjera, do Jagi Hupało. O, takie były koleje mojego jakby tutaj artystycznej pracy. I Jaga bardzo często angażowała się w takie fajne akcje charytatywne, pomagała ludziom, bo to bardzo taki dobry człowiek. I powiedziała, słuchaj, wiesz co, robię taką akcję dla dzieci z porażeniem. Jeden tam ode mnie z fryzjerów ma braciszka z porażeniem mózgowym. Jakbyś, słuchaj, wiesz, zrobił pokaz. No bo robisz i tak te ciuchy, zrób coś fajnego, kolorowego. Ja zaproszę gości, moich wszystkich VIP, których strzygę. No będzie zawsze coś. No i pamiętam, że jak gdzieś na Jana Pawła, chyba w Atrium Plaza, to jeszcze w budynku na pierwszym piętrze, w niewykończonych biurach, wybieg był ustawiony z tealightów dookoła, taki wyznaczony. Pamiętam, była Gosia Kożuchowska, tam była też licytacja tych ubrań, jakieś kalendarze. Gosia kupiła wtedy kalendarz Pirelli, chyba wtedy się poznaliśmy w ogóle tak naprawdę pierwszy raz. No było dużo takich dla mnie mega gwiazd i to było takie moje pierwsze wydarzenie. O. A czułeś taką tremę? Nie, wiesz, bo to było takie, że to było... Ja mało kiedy czuję tremę, no bo jak biorę udział w wydarzeniu, to się do niego przygotowuję. Robię wszystko tak, jak się powinno robić. No więc staram się minimalizować stres. Czyli perfekcjonista. Perfekcjonista, ale też nie, ja lubię pewne sytuacje, które są nie do końca dopięte, że są takie, że czekam na rozwój sytuacji. Ale tutaj to było takie, wiesz, no co, robię, jakie było zadanie tego pokazu? Pomóc temu dziecku. No to przecież nic prostszego, tak? Zapraszamy ludzi, ja robię kolekcję, pokazujemy ją, przychodzą modelki. Pamiętam, była taka wtopa jedna, bo jedyna modelka, która była niepełnoletnia i nie mogła wyjść z gołym biustem, to akurat jej się odsłoniła ta koszula i byłem taki przerażony. To była wtopa. O, to był mój największy stres wtedy. Oczywiście do dzisiaj mam kontakt, bo to była Ola Kośka. Przepiękna dziewczyna, która wyjechała do Miami. Zresztą ma męża, dzieci, już mieszka w Nowym Jorku, w Miami. Mamy kontakt. Sporadyczny, ale mamy.
No, przepiękna dziewczyna, przepiękna. I właśnie to na nią musiało trafić, jak ona miała tuż przed 18. I tak się bałem, że to będzie jakiś skandal. Praktycznie chyba myślałem, że do więzienia pójdę. Także tak to wyglądało. Ale no, bardzo miłe wspomnienia. Zadanie spełniliśmy, wsparliśmy fundację. Chłopak dostał pomoc. Super. Wspomniałeś kilka lat temu w jednym z wywiadów, że pokazy kosztują około 300 tysięcy złotych. Czy to się teraz zmieniło na przestrzeni czasu i tak dalej? Inflacja, bo to wszystko jest, każda usługa teraz, Tomasz, cokolwiek nie robisz, to jest 5 tysięcy. Kiedyś to było 1000 złotych. No więc jakby, pokazy to jest bardzo duży wydatek, bardzo duży. Ale przez to, że to jest właśnie ten sztab ludzi, czy to chodzi też o taką wizję, którą ma artysta? Wiesz co, wizja oczywiście, że jest kluczowym jakby kosztem, ale to też nie jest tak, że ktoś robi coś utopijnie, tak? Że szalejemy nie wiadomo po co. Raczej wiele rzeczy jest umownych, ale sztab ludzi przy tym pracuje. Oni naprawdę pracują. To są ludzie, którzy poświęcają temu kawał czasu, że tak powiem, swojej pracy, czy wykonawca jakby całego, chociażby producent. Za producentem idą wykonawcy całej scenografii, muzyka jakaś, zdecydować, która, posiedzieć z kompozytorem. Ja od lat pracuję z Tomkiem Butowtem, który tak naprawdę oprócz tego, że mu wyślesz tą muzykę, która cię inspiruje, to on to zgrywa, kombinuje, skraca, wydłuża, przedłuża, tempo zmienia, to są takie rzeczy, które wchodzi do studia i fizycznie siedzi i produkuje tą piosenkę dla ciebie, tak? Znaczy produkuje, ona jest już wyprodukowana, tak. Ale często ją robi, ale też produkuje, też komponuje muzykę, jeżeli potrzeba, tak? To nie musi być utwór gotowy, W tym przypadku, w tym sezonie ja puszczałem In Excess, to też musiał mi zmiksować dwa utwory, jeszcze powiedział, już bardziej różnych to nie mogłeś wybrać, żebym ja po prostu miał więcej pracy. I to też siedzi na żywo, modelka wyjdzie pół sekundy szybciej, pół wolniej. To są takie zawirowania, które zawsze, plus minus, parę minut musisz mieć tej muzyki, tak? No więc Tomek już wie, że ze mną to jest pół godziny co najmniej. Grażyna Torbicka, która ostatnio powiedziała, że wiedziała od początku, że masz talent. Czy ty czułeś, że ty masz talent? Wiesz co, mnie w tym utwierdzili ludzie dookoła, że za każdym razem, jak coś trzeba było zaaranżować na ładnie, to się mnie pytało o zdanie. Wiesz, więc to w każdej branży. A tą świeczkę tu czy tam, a taki obrusik, a kwiatki jak postawić, a coś tam, gdzie myślisz, a taki pasek czy siaki. Wiesz, jakby... Nigdy tego nie traktowałem w ramach takiego czegoś niesamowitego w swoim życiu, tego talentu, tylko raczej jako taką, umiesz pływać, umiesz, tak? Też, wiadomo, że jedni lepiej, drudzy gorzej. Najważniejsze, żeby się na wodzie w sumie utrzymać, ale myślę, mam dużo empatii do ludzi i staram się w swoim jakimś tam najlepszej wiedzy zawsze im pomóc w jakiś sposób, czy wizualny, czy jakiś tam holistyczny. I wiem, że moda akurat może na to wpłynąć. Same takie początki, to moda, wielokrotnie się o nich mówi, ale tak mnie zastanawia, jakbyś miał powiedzieć, tak według ciebie, jak to się zmieniło przez te 12 lat? Zmieniło się. Przede wszystkim wrażliwość ludzi jest inna. To jest tak, że ludzie kiedyś byli bardziej, nawet nie chcę powiedzieć odporni, ale bardziej charakterni, mieli więcej jakby do powiedzenia. Teraz to się zmieniło na taką ogromną poprawność. Tu nie chodzi o naruszanie jakichś norm czy jakiejś prywatności, ale nie możesz komuś powiedzieć, słuchaj, odpuść sobie, bo się do tego naprawdę nie nadajesz. Bo to, co widzą widzowie, to jest jedno. To są sekundy. To są sekundy i nie dlatego, że my to musimy wyciąć, bo nie chcemy tego pokazywać, te teorie spiskowe. Ten wygrał, bo musiał, ten przegrał, bo go nie lubili. Dawid, to czytasz, widzę, bo recytujesz tak, jak mówią te portale Tak, ale właśnie. Ale to jest takie, to jest już, ja tylko powiem, jakie to jest po prostu głupie.
bo naprawdę żaden z jurorów nie ma interesu w tym, żeby któryś z uczestników wygrał czy przegrał, czy żeby być niemiłym dla niego. No znaczy, słuchajcie, no to jest zawsze pięknym za nadobne. I to jest tak, że wiele osób, które są w programie Wierzcie Nam, to co się dzieje, potem piszą to, tamto, siamto, to uwierzcie nam, że milion razy się gryziemy w język i mówimy sobie, dobrze, okej, karma wróci. Mhm. A tak naprawdę to osoby powinny od razu robić wypad i tyle. Powiem szczerze, bo to jest taka sytuacja, że borykamy się potem z tym i staramy się na to jakoś tak jak z jajkiem obchodzić, bo przecież zaraz ktoś się poczuje urażony. Ale ja jestem ciekaw, jakby te osoby, które to piszą, z tym sobie poradziły, bo to jest tak, że jak ktoś ma talent, to wiesz, a jak ktoś nie ma talentu, to też wiesz. I tak naprawdę powiedzenie mu prawdy na początku jest na jego korzyść, bo jeszcze ma szansę zacząć iść w nową stronę, a może tak, zbudować sobie karierę w innej branży, w czymś ciekawszym dla niego, w czymś, czym będzie miał więcej procent sukcesu niż mniej, jak w modelingu, więc... No więc to bardziej o to troszkę chodzi. No i tak naprawdę do cholery, jesteśmy jurorami, jesteśmy tam po coś, żeby powiedzieć ludziom tak albo nie. Nie każdy może być modelem, naprawdę nie trywializujmy tego zawodu. Dziewczyny robią kawał roboty, faceci również. To nie jest tak, że podpisujesz kontrakty i reklamujesz produkty na Instagramie. To nie są modelki. To, nie są, to za tym idzie dużo większe spektrum umiejętności. Praca jest bardzo trudna. Piękne dziewczyny mają bardzo trudno teraz. W zawodzie praktycznie piękno przestaje istnieć. A co się liczy? No, liczy się ciekawość i followersi, obserwowani, obserwatorzy. No, to jest jakby dzisiaj wyznacznik. I myślę, że to będzie trudne. Aczkolwiek no, cieszę się, że to też jest tak, że już nagle się znowu mówi o top modelkach, że powstał serial, że jakby pokazujemy na bazie czego to wszystko się wytworzyło. I że ten kręgosłup jest bardzo zdrowy w każdej dziedzinie, bo od modelingu, poprzez film, poprzez sztukę, poprzez reżyserię, no, każda z tych dziedzin wraca trochę do początków i to jest super. To prawda. Dominik Szymański wystąpił nawet u Ciebie w pokazie. Tak. Co o nim sądzisz? Bo on jest bardzo charakterystyczną postacią i on ma zadatki na tego modela. Tak, Dominik ma zadatki. Mało tego, ja bym się pokusił o to, że on ma charyzmę i jest już modelem. To jest tak naprawdę, to jest... Nie chcę powiedzieć jedyny facet z programu, który się do tego nadaje, ale sami wyciągniecie wnioski. Ale myślę, że to jest stuprocentowy strzał. Mimo, że jest szczuplutki, to w porównaniu na przykład z tymi dużymi chłopakami od nas z programu, znaczy to jest niebo a ziemia. Praca, mentalność, taka stabilność emocjonalna, fajny. No wiesz, no, na pokazie miał nie lada zadanie, tak? Miał podejść do Grażyny Szapołowskiej, tak. Poprosić ją z krzesła i z nią zatańczyć na wybiegu. Znaczy, wiesz, no, to jest jego pierwszy taki duży pokaz, pamiętaj o tym, tak? No dla wielu modeli z doświadczeniem by to było stresujące. A on to zrobił świetnie, wiesz, jeszcze był zachwycony, mówi, Boże, taka piękna ta kobieta, bo no, nie ukrywał, że nie znał pani Grażyny, tak? Ale co z tego? Poznał, pokochał, mówi, że jakieś cudo, no mówi, że się tak czuł rewelacyjnie. Wiesz, to jest fajne, bo on jest ciekawy świata. A i ciekawość świata plus fajna osobowość, to jest taka baza dla modela, dla modelki, dla osoby kreatywnej. To jest super. On naprawdę miał zadanie z tańcem. Mimo, że nie wykonał żadnego ruchu z choreografii, którą miał zaplanowaną i nauczoną, zrobił wszystko inaczej, a jego taniec był świetny. Wiesz, to jest coś takiego, że z kimś lubisz przebywać, a z kimś nie. No i on jest taką osobą, z którą lubisz przebywać, lubisz z nim pracować. Mam nadzieję, że to mu zostanie na zawsze i że będzie właśnie taką wrażliwą,
też empatyczną i kreatywną osobą i pozostanie sobą. No właśnie, bo czasami to chodzi o takie ułamki sekund i o taką aurę, z którą chce się spędzać czas. Muszę zahaczyć o to, Dawid, bo wiele się też mówi o tym złotym bilecie, który no niestety Tadeusz nie pojechał na Fashion Week. Tak. Ty powiedziałeś tak bardzo stanowczo w programie, dlaczego. Czy rzeczywiście podtrzymujesz to swoje zdanie? Tak, zdecydowanie podtrzymuję swoje zdanie. Myślę, że Tadeusz się przeliczył. Niestety ja zrobiłem ten złoty bilet tak troszeczkę na swoje własne tutaj, nie chcę powiedzieć przekleństwo, ale tak się troszeczkę wyrzuciłem przed konie, bo chciałem, żeby w tym roku był chłopak. Tak coś mnie... No czasem się ludzie mylą. No pomyliłem się, trochę moja wina, ale wiecie, no mamy Dominika. No właśnie, bo tak jakbym miała sobie postawić, tak jak rano o tym myślałam, to właśnie ten Dominik jest rzeczywiście taką postacią, którą tak, sam potwierdzasz, wiesz, nie? A Tadeusz nie do końca. No ale Tadeusz wszedł z fajną energią i to był jedyny raz, kiedy tak naprawdę ta energia była u niego fajna. On się troszkę zgubił. Myślę, że to było chyba za szybko, za wcześnie, za inaczej sobie to wymyślił. Nie potrafi odejść od tej wizji. Wiesz, no... To, jak się zachował na sesji, w internaucie piszą, nie było cię tam, nie widziałeś, a otóż byłem, a otóż widziałem. Bo tego samego dnia robiliśmy charytatywną sesję dla Fundacji TVN i byłem na tej sesji. Mam nawet dowód, jeżeli chcecie, drodzy Państwo, zobaczyć, i widziałem zachowanie. I to było tak, że wiele osób chciało fajnie wypaść. Karla Gruszecka, no naprawdę dziewczyna, która, no już powiem tak, zjadła zęby na tej pracy, tak? I ona jest kreatywna. To nie jest osoba, która zrobi coś wbrew czemuś, żeby tylko komuś dowalić. Nie. To jest osoba, która kocha modę. Naprawdę. I jak ona coś mówi, to warto jej posłuchać, no. Ja często korzystam z jej porad, również jak mam jakąś sesję, sam mam, wiecie, do siebie nie ma człowiek dystansu, tak? Okay. Więc jak mam jakąś sesję, która jest gdzieś tam, muszę zrobić zdjęcia, czego ja nie znoszę robić, żeby to było jasne, to proszę Karlę, żeby mi też pomogła ułożyć zestawy ubrań swoich prywatnych w szafie, żebym potem mógł w tym wystąpić i mieć to z głowy. Wiadomo, mówimy o efekcie, taki ma być efekt, załóż garnitur, załóż to, załóż tamto, tu dopniemy to, tu będzie fascynator, wiesz. I ja lubię z Karlą pracować, to jest naprawdę złoty człowiek. Dostała po tym programie, po tym odcinku mega nieuczciwy hejt, bo to było jedno zdanie, które powiedziała, że tak się nie robi, no nie robi się, no to jest dziewczyna, która wchodzi na sesję do Vogue'a, tak, robią sesję, modelka pięknie pozuje, facet pięknie pozuje, a nie komentuje, czy kaptur, czy bez kaptura. Znaczy, wiecie, no... Profesjonalizm i to chodzi tak naprawdę o to, że kurczę, no nie mamy. Tadeusz nie miał doświadczenia i to nie o to chodzi, że powiedział, że bez kaptura chce czy coś, tylko to było zadanie rzeźbiarskie. Był artysta z Nowego Jorku. Jakby to była umowna taka sesja rzeźbiarska. Miało to być bardziej formy przestrzenne i to miało być takie enigmatyczne trochę. Tadeusz nie znał tej koncepcji, a zajmował pierwsze skrzypce. I zjadło go to i potem, no dziwię się, że nie przeprosił Karli za to, oprócz tego rzewnego tej wypowiedzi w programie, ale myślę, że to był inny cel zupełnie niż tak naprawdę przeprosiny, bo mógł zareagować na to, co spotkało Karlę, ale odmówił za reakcji, więc no to też o czymś świadczy. No właśnie, to są takie wszystkie zakulisowe tak, rzeczy. Tak, ale wiecie co, właśnie to chodzi o to, że to są rzeczy zakulisowe, które się dzieją i chyba trzeba mieć trochę zaufania do... Jeżeli lubicie program, jeżeli go oglądacie, to z jakiegoś powodu. My też go robimy, żeby on był interesujący i żeby... czasem po prostu, kochani, musicie nam zaufać. Serio. Bo to, co dzieje się za kulisami, to byłoby cudowne, żeby to pokazać. Ja bym bardzo marzył o tym, żeby to pokazać, tylko odcinek musiałby trwać, tak jak w greckim Top Model, 4,5 godziny, 5 godzin, no bo tak. Tyle trwa, wiesz, no. Więc to byłem zaskoczony, że tyle trwa odcinek w greckim Top Model. Pokazują wszystko. Tak, pokazują chyba wszystko w ogóle od urodzin tych modeli i chyba jest ze 30 odcinków, więc to w ogóle program jakaś... No nie na nasze standardy jeszcze. Nie na nasze standardy, myślę, że u nas widzowie by nie wytrzymali tyle. Natomiast, no kochani, trochę empatii, trochę... nie szukania dziury w całym, to też by było fajne. I tak dzisiaj tak naprawdę w swoim imieniu mogę przeprosić Karlę, powiedzieć, Karla, słuchaj, ten hejt trochę
niepotrzebnie się na ciebie wylał, bo nie takie było to zadanie. Ona przyszła zrobić fajną stylizację, zadbała o ubrania, sprowadziła je z Nowego Jorku, z Paryża przylatywały, żeby to zrobić fajnie, przyłożyła się do sesji, a dostała po łbie jak taka, początkująca, zrugana przez ludzi, którzy tak naprawdę nie pracowali nigdy w branży. No i to było niefajne. Bardzo mi było niemiło z tego powodu, bo czuję się hostem w programie też, tak? Że wszyscy jesteśmy. No więc chcielibyśmy, żeby nasi goście fajnie tam się czuli i przychodzili. No. No bo zaraz, za chwilę to się okaże tak, że ludzie się boją przychodzić, bo internauci reagują w ten czy w inny sposób. Po co im to? No też no to będzie kochani, to tylko dla was będzie mniej kolorowy program. No i tyle. No też chyba jest też tak, że ten internet już się trochę wymknął dawno spod kontroli. Jednak tak. Ta wolność słowa zaczęła być w takim drugim stopniu no znacząca. Więc chyba wiem, o czym mówisz, Dawid. Chyba wiesz, o czym mówię. Ale wiesz, to tak naprawdę jest, że ta sytuacja jest trochę taka patowa, bo tak naprawdę to są takie emocje z nadkotleta. No ani przemyślane, ani rozsądne, ani idące za czymś. No wiesz, mało, znaczy tylko finał jest taki. Z takimi ludźmi nikt nie chce pracować. Takie podsumowanie. Bo ludzie, którzy się przykładają do pracy i wiedzą, na czym polega zadanie pracy, bo praca jak każda inna, trzeba ją wykonać. Czy jesteś modelem, czy górnikiem, czy biologiem, czy naukowcem, każdą pracę trzeba wykonać. Jak pamiętasz spotkanie z Paris Hilton? Boże, to było dawno temu. Ja już nie pamiętam w ogóle, jak ktoś mnie o to pyta, bo to było milion lat temu. Pytam, bo to jest bardzo tak zawsze gdzieś przyklejone do twojego nazwiska. Szok, ja też się, wiesz, raz... W wielu artykułach. Raz wiele pojechałem, w ogóle to jest zabawna sytuacja, bo pojechałem wiele lat temu, poleciałem oczywiście do Los Angeles, do swoich przyjaciół. No i wziąłem swoją pracę z jakiejś kolekcji, mówię, wezmę sukienki, zobaczymy, no bo to Los Angeles w końcu, no tak. Ale nie miałem żadnego planu. A znajoma mi, słuchaj, a ty znasz taką Sarę? Sara ma taki ogromny, świetny butik, Maxfield. A ona zarządza tym butikiem, jest bajerem, spotkaj się z nią. Spotkałem się z Sarą z Maxfield, ona mi, słuchaj, świetne, wiesz co? Mówi, to może pogadajmy o tym, zostaw mi to, a ja coś wymyślę. I ona mi, słuchaj, czy ty nie chciałbyś tej sukienki dać Paris Hilton? Ja mówię, ja jakiś, no wiadomo, że chciałbym, tak? Słuchaj, a Nicole Richie? Ja mówię, nie no, też Nicole Richie, wiadomo, że tak. I wiesz, i tak się to zaczęło. I jakoś tak to było, że ja sam byłem w szoku i w sumie, wiesz, no przyjechały, w butiku zresztą, bo to było w butiku, przywitałem się, wiesz, na pewno byłem zestresowany, już nie pamiętam, bo to było tyle lat temu. Myślę, że to były takie duże emocje. No i tyle. Ale potem jeszcze, poczekaj, ale potem jeszcze była z Los Angeles, była na Stunt Awards, była w mojej sukience też taka świetna, Boże, dziewczyna, Michelle Rodriguez. Michelle Rodriguez, taka gra nawet w Awatarze. Kojarzysz ją? Latynoska, piękna dziewczyna, taka zmysłowa. A, no wiem, która. Ta, która jest pilotem samolotowym. Tak. Ona zawsze gra role takiego, wiesz, żołnierza, coś. Bardzo ładna dziewczyna, taka super, super seksowna w ogóle. Czyli można powiedzieć, że w takich historiach masz szczęście po prostu. Szczęście, kompletne szczęście i przyjaciół. I zawsze mnie ktoś w takie coś wepchnie. To jest miłe. Ja nigdy o to nie walczyłem, nigdy się o to nie prosiłem. Zawsze coś takiego się, wiesz, no nie wiem, przebywam z takimi ludźmi, a nie z takimi. I to zawsze ktoś tam się pojawi. Co moda w ogóle zmieniła w twoim życiu? Jakbyś to miał tak jednym słowem. Tak, no moda z tego, co widzę, jak ludzie mnie traktują, spowodowała, że jestem bardziej unikalny. O, może tak. Też jestem zaskoczony tym. Bo tak niedawno sobie zdałem z tego sprawę, że jednak już bycie tym projektantem to ci otwiera wiele, wiele drzwi nagle. Nie wiedzieć czemu w sumie. Ale na przykład w czym, jakbyś miał powiedzieć? Nie wiem, no łatwiej mi zadzwonić do kogoś i poprosić. No na przykład, wiesz, mam od już ponad 11 lat dom dziecka. I
Wiesz, no jest łatwo mi zadzwonić do kogoś, powiedzieć, dzień dobry, panu, pani, tu mówi Dawid Woliński. Tak, ten stop model, bo jest, pada pytanie. Tak. Prowadzę taką akcję charytatywną, robię coś dla swoich dzieciaków, mam tam 30 parę osób w tym domu dziecka. I tak wiesz, no nigdy się nie spotkałem z odmową. Jest to mniejsza, większa kwota, ale zawsze coś. No chociażby takie drzwi. No to jest super. Które jeszcze komuś mogą pomóc. Więc w sumie otwieram nie dla siebie, tylko dla kogoś. No ale też prozaiczne takie jakieś głupotki, no. W aptece nie ma jakiegoś leku, to mi pani zamówi, a to nie wiem, no takie pierdołki, takie rzeczy, z których korzysta się na co dzień, a się ich nie widzi może. To takie rzeczy są chyba. Ale myślę, że to każda osoba, która gdzieś tam wzbudza jakąś sympatię. No ale gdyby ktoś na przykład mnie nie lubił, to prawdopodobnie by powiedział, nie mamy, dziękuję. Na razie się nie spotkałem z nie mamy, dziękuję. No właśnie, czy się spotkałeś? Nie spotkałem się z nie mamy, dziękuję, czyli chyba generalnie jestem lubiany w miejscach, gdzie się pojawiam. I to jest miłe, o, po prostu. Czy polskie gwiazdy są kapryśne, jeżeli chodzi o modę? Czy polskie gwiazdy są kapryśne, jeżeli chodzi o modę? Nie, trudno powiedzieć, tylko wiesz, no bo to jest tak jak żyjesz już ileś lat na tym świecie, wiesz w czym ci dobrze, wiesz w czym ci źle. Wiele mówi się też o twojej przyjaźni z Asią Krupą. Za co ją cenisz? Że Asia jest najprawdziwszą osobą, jaką znam chyba. Ona nie jest w stanie niczego ukryć, chociaż nie wiem, ile by to ją kosztowało. Nie ugryzie się w język, tylko powie. Przecierpi, ale powie. I to jest fajne. Asia nigdy nie była sztuczna. To jest tak, że po Asi wiesz, czego się spodziewać. Nigdy cię nie zaskoczy czymś niepozytywnie, bo to jest, co oczy widzą, to oczy dostaną. I chyba też dlatego widzowie ją kochają, bo jakoś nie widzę, żeby do niej ktoś pisał jakieś negatywne komentarze, mam wrażenie. No mam nadzieję, że nie, bo wydaje mi się, że chyba kochają widzowie Asię, no bo Asia jest naszą Asią. więc kochani, skoro znaleźliśmy Asię i zrobiliśmy z nią tak świetny program, to trochę więcej zaufania. Twoja siostra jest mistrzynią Polski i Europy w surfingu. I czy ty się o nią czasami po prostu martwisz? Martwię się, bo wczoraj była, wysłała mi filmiki z takiego basenu, gdzie i tak dodała, że na tym basenie, wiesz, trenują wszyscy, którzy pływają na tych ogromnych falach w Nazaré, w Portugalii. Te fale, takie giganty 30-metrowe, teraz są 12-metrowe, ale i tak wyglądają jak giganty. Bo to sytuacja z wczoraj i mówi, wiesz, i tak sobie rozmawiałam z nimi, a ja pierwsze, co mi się włączyło, żebyś mi tylko nie poszła z nimi na te fale pływać, bo cię sam zabiję. Nie, wiesz, po prostu tak od razu wiedziałem, że to ona mówi, nie, ja tylko z nimi rozmawiam. Ja mówię, ty jesteś taka zapalona do tego, żeby to nie było, że ty nagle jedziesz do Nazaré, jak ja nie wiem o tym, i ty sobie tam pływasz. Bo ja nawet nie wiem, co zrobić, żeby jej pomóc wtedy. Aha. Zdenerwowała mnie strasznie, na wieczór w dodatku. No właśnie, poczytałam, że często się o nią martwisz, bo ona ma taki bardzo ten ryzykowny sport. Tak, no bo wiesz, jakby czym wiesz mniej o tym morzu, tym jest się bezpieczniej czujesz. Ale jak zaczynasz poznawać te prądy wyciągające, te wiry, nie wiry, wiesz, jeszcze ona nie pływa w jakichś super miłych, tropikalnych warunkach, gdzie woda ma 30 stopni i tam sobie, wiesz, czasem meduza przepłynie, tylko, nie wiem, Cold Hawaii w Danii, no, robi te plaże takie wszystkie okropne, te zimne, takie, wiesz, no codziennie na tym Bałtyku, przecież ona założy się, że jak teraz jest Portugalia akurat, też pływa codziennie, dzisiaj o 8 rano już była, ale przecież ona w lutym pływa, no to jakby to chcę wam powiedzieć, jaki jest ogrom mojego martwienia się o nią. Pływa w lutym w Bałtyku. Zresztą była w Dzień Dobry TVN wiele razy z tą deską na tej plaży. Śnieg sypie, reporterka w takiej czapie, w takiej kurtce, a ta stoi w tym stroiku z deską. Tylko wystaje tyle twarzy. No ale ty jesteś starszym bratem, więc chyba to by się taki po prostu instynkt też instynkt, włączył. Ale to się nigdy nie wykończy chyba. Po prostu ona mnie prędzej wykończy tymi swoimi szalonymi pomysłami. A to jest osoba taka pierwsza, do której dzwonisz, jak masz jakiś problem? My jesteśmy bardzo blisko ze sobą, także, że tak, sobie plotkujemy tam często. Twoja córka Oliwia. I pierwsze takie moje pytanie, co jest według ciebie takie kluczowe w relacji ojciec-córka? Mm-hmm.
Wiesz co, no co jest kluczowe? No myślę, że jakieś zaufanie i taka no nic sympatii. Wiesz, no bo co jeszcze? No bo to tak nikogo nie przekonasz do siebie na siłę. Tym bardziej, że no ja nie byłem z mamą Oliwii tak naprawdę nigdy. A po tym takim naszym licealnym praktycznie romansie pojawiła się już Oliwia i co? No i to są trudne sytuacje, tak? Żeby utrzymać tą, bo to tak naprawdę trzeba zbudować przyjaźń. I to jest taka sytuacja, o którą trzeba jakoś dbać. Myślę, że nie naciskać, bo to się musi dziać naturalnie. No staram się, Oliwia też się stara, to jest akurat, czuję, że się stara, więc to jest chyba takie, jeżeli się ktoś stara, żeby mieć z tobą relację, to znaczy, że jest w tym coś głębszego, tak? I jakby to doceniam bardzo. No właśnie, bo też chyba właśnie to jest taka umiejętność zbudowania tej relacji w tej sytuacji, w której się znalazłeś, więc tak, wiesz, duża umiejętność. Stanąłeś jakby na wysokości zdania, żeby to stworzyć. Nie, zawsze myślę, że można lepiej. Zawsze myślę, że można lepiej, zawsze myślę, że można by to było jeszcze poprawić, ale mamy jeszcze sporo czasu, żeby sobie tam to wszystko korygować. A czy jak gdzieś w mediach właśnie pojawiały się wzmianki o niej, to czujesz takie, że po co nie piszecie, zostawcie ją, czy raczej... Trochę masz... tak, bo wiesz, bo jest to, bo jej to w ogóle nie interesuje. I tak sam nie wiem, bo w sumie nigdy ona na to nie narzeka, ale nie wiem, czy nie narzeka, bo... Nie pytałeś się. Bo ja nie pytam, bo nie chcę usłyszeć, żeby ponarzekała, a ja bym też... nie chciałbym je stawiać w niekomfortowej sytuacji. No gdyby chciała być w mediach, to pewnie by była obecna, tak? Ale nie ma ochoty, bo mogłabym mieć taką możliwość. Nawet proponowali mi, żebyśmy pojechali razem do tych wszystkich programów takich celebryckich, których ja się staram unikać i nie robię. Typu, jeżeli ten program jest nie o modzie, nie o sztuce, nie o mojej pracy, nie o castingowaniu, nie o świecie mody, to nie biorę. No tak jak zresztą pewnie widziałaś, no, nie wystąpiłem w żadnym programie. Nie dlatego, że nie miałem takich propozycji, bo propozycje mam, ale ja lubię programy o mnie, w cudzysłowie. No właśnie, a mówisz o tym, że ludzie cię rozpoznają na ulicy, ale czujesz, że to jest bardziej jako projektant, czy jednak pan z telewizji? Pan z telewizji, na pewno. Totalnie pan z telewizji. Na pewno. Pan z telewizji, bo jednak... A masz trochę taki żal o to? Nie. Ja oba te zawody bardzo lubię. Powiedziałeś kilka lat temu, że luksus jest taką wolnością. Czy teraz masz taki sam stosunek do tego? Tak. No największą wolnością, znaczy największym luksusem jest wolność. No i pewnego rodzaju niezależność. Ja zawsze mówię, że dla mnie sobota czy piąteczek, piątunio, jak tam piszą na Instagramie, to może być w środę nawet, więc to też nie ma problemu. No i to jest moja wolność, mój luksus. I chyba tak trudno ją osiągnąć, no bo to jest droga. Bardzo trudno, no bo najpierw trzeba pracować całe tygodnie, nie tylko od poniedziałku do piątku i całe lata, a potem możesz sobie w środę robić sobotę. No ale tak ciężko pracowałeś i w tej całej karierze jest też moment, kiedy miałeś swój debiut w serialu. Ja bym bardzo chciał, szczerze mówiąc, to ja bym w ogóle chciał zagrać w serialu takim jeszcze, takim z prawdziwego zdarzenia. Słuchajcie, Dawid się zgłasza. Nigdy nie poszedłem na casting, mimo że kilka razy miałem jakieś propozycje, ale to bardziej do filmów. Głównie to przez to, że mam urodę aryjską. I wiele razy w jakichś takich wojennych filmach miałem grać Niemców, w związku z czym z założenia odmawiałem. Też to sobie teraz zdałem sprawę, bo to były takie filmy powojenne, wojenne. No nie były to role jakieś tam wybitne oczywiście. Ale epizody. Tak, ale jakieś epizody, tak. No zagrałem w filmie, żeby było jasne, niemieckim. O, może tak. To był taki cykl programów fabularno-dokumentalnych, które robiła taka bardzo znana prezenterka telewizji niemieckiej. A wsiadła w jakiegoś takiego starego Mercedesa czy Wartburga, już nie pamiętam. To było jakieś takie auto,
Iconic auto, że tak powiem. I to Iconic auto jechało z Berlina do Moskwy przez różne miasta. No i to było tak raczej o Warszawie. No i ona tu przyjechała akurat w lutym, w poniedziałek. No i mówi, pokaż mi to życie w Warszawie. No myślałem, że oszaleję. Na koniec wypiliśmy jakieś szoty, bo przecież było chyba minus 20 stopni. No, ledwo żywi. Żeby... Ale pokazałeś jej tą Warszawę. Pokazałem po kolana, brodząc w śniegu. I pustki w klubach, w restauracjach, w lokalach. Ale wspominasz to z takim uśmiechem. Tak, ja muszę sobie to wygooglować i sprawdzić, gdzie to było, bo ja tego praktycznie już teraz nie pamiętam dzisiaj. Ale to również pojawia tak, jestem się na gdzieś. Ale jestem na IMDb. Jesteś, bo sprawdziłam. Jestem jako... Grał himself. No i przynajmniej dobrze, rola życia. Przygotowałam dla ciebie, Dawid, o Jezus, takie, słuchaj, stare zdjęcia. To jest w ogóle fascynujące, jak to wczoraj. A to z konferencji prasowej. Zapytać się, co o sobie jakby sądzisz z tej perspektywy czasu? Jezus Maria. Patrz, ale wybrałaś tak. No dobra. To jest Halloween. Tu się przebrałem za Kurta Cobaina. Oczywiście tylko ja się przebrałem. Nikt się inny nie przebrał. I potem wyszło, że Woniskiemu odbiło. No, ale nikt nie wiedział, że to było Halloween, okej? Okay? Dobra. Olaliśmy temat, media napisały, że jestem wariatem. No byłem, no to Halloween. No, założyłem czapkę i perukę i to był cały mój kostium, ale to jest... To nie pamiętam, gdzie to było zrobione. Ale to są jeszcze czasy, widzę moja ukochana koszula Gucci. O Jezu, jak ja ukochałem tą koszulę. Nie wiem, gdzie ją mam już prawdopodobnie, gdzieś ją tam straciłem na polu bitwy w mojej szafie. Ale pamiętam te koszule, jakaś fortuna, one kosztowały już wtedy chyba z ponad 1000 euro. To jest obłędne, to było te włosy, ta fryzura jeszcze. To były czasy paryskie, to był mój taki etap paryski, jak u Van Gogha. Także nie mam koszuli, ale bardzo miło wspominam. To była konferencja prasowa Mercedes-Benz Fashion Week. No zmieniłeś się trochę. Zmieniłem się, no fryzurki, ale, myślę, ale, że ale oczy zobacz zostały. Ale zobacz ile zmian, no widzisz, jak jestem, jak ja poszukuję. No jeszcze tutaj. A to jest ze starej pracowni, słuchaj. To były takie, to w ogóle, jak Marcin Tyszka nas ogląda, to proszę Marcin, patrz, to była nasza ukochana czapka, ja i on mieliśmy takie same. To była taka marka kaszmirowa, kupiona na Capri, luksusowa, nazywała się Malo. Oni słynęli z kaszmirów w tamtych czasach. To jest vintage marynarka. Byłem tak dumny z vintage marynarki kupionej w second handzie. Był kaszmirowy sztruks. Koszulka musiała być wycięta wtedy. Te dekolty były, wiesz, takie do kolan. I to też było znaczące. To wtedy wszyscy takie nosiliśmy, tak się przynajmniej staraliśmy to nosić. No i ta czapka była... Ale to powiem wam śmieszną sytuację z tą czapką. Tych czapek mieliśmy pełno. Ja i Marcin i tam w ogóle wtedy były takie modne. I nie tylko ja, ale też jedna wielka gwiazda światowa. Ja wtedy bardzo często jeździłem do Madrytu. Marcin robił tam jakieś sesje zdjęciowe, ja coś tam podstylizowałem, on mnie tak wciągał w tą pracę, pokazywał mi, jak to wygląda. I słuchajcie, to była fajna sytuacja, bo to były czasy, kiedy do Madrytu z Los Angeles przeprowadzili się Beckhamowie. Ja miałem wtedy takie dłuższe włosy, tu nie widać, ale ja mam dłuższe włosy, tutaj takie dotąd gdzieś. No i David Beckham miał kiteczkę tą wtedy, taką swoją, i on też chodził w tej czapce. No, że my łaziliśmy po luksusowych zakupach z torbami obładowani Gucci, Saint Laurent, Lewy już wtedy, to ludzie mnie na ulicy zaczepiali. No i to było super zabawne, bo taką sytuację miałem, tam taka jest sieć fast foodów, ale takich bardzo fajnych, to się nazywało Majorka. I tam są takie pyszne kanapeczki, tu masz takie kruasanciki z krewetką, z lobsterem, z czymś tam. To jest bardzo popularne, nie wiem, czy to jeszcze jest, ale wtedy było. No i tam jest tak, że bierzesz taką deseczkę i z tą deseczką chodzisz, no i tutaj, wiesz, wpisujesz swoje imię, więc ja wpisałem David, wiesz, David, no a kto? I siedzę, zgłaszam z tą deseczką po tym i widzę, że idą dwie osoby ze mną, cztery, sześć, ja mówię, coś dziwnie, mówię, nie, pewnie, wiesz, patrzę do lusterka, mówię, czy coś się ubrudziłem, czy jakiś wariat, no wiesz, no mówię, co, no, czułem się świetnie. I wiesz, i mówię, no coś się dzieje, no i tak staram się nie zwracać na to uwagi, ale czuję się nieswojo. I tam jest takie były lady, bary takie, przy których się siadało. Siedzę tam i tak patrzę i nagle ktoś do mnie krzyczy, David, ja się odwracam. No oczywiście, że się odwracam, no bo mam tak na imię.
No i się okazało, że wszyscy myśleli, że jestem David Beckham. No, musiałem być podobny w jakimś sensie. No, teraz państwo. Tak kiedyś wyglądał Beckham, okej. I to była taka zabawna sytuacja, bo już od tego momentu, kiedy zrozumiałem to, to nagle stało się notoryczne. Bo mi się wydawało, że mnie ktoś na ulicy woła wiele razy wcześniej. Tam typu David, no ale jak już na lotnisku zaczęli się do mnie zwracać, David, obcy ludzie. Ja mówię, no to już jest jakiś Matrix po prostu. No więc takie. A miałem... teraz widzisz to podobieństwo? Nie, nigdy nie widziałem, żeby było jasne. Ale mieliśmy podobny styl, bo takie welwetowe marynarki wtedy się nosiło piękne. Do tego te czapki, włosy do tyłu, no co, super jeansy jakieś topowej marki, wtedy się nosiło topowe jeansy zawsze. To były takie czasy, jak z tego wszystkiego się tam nagle Saint Laurent, Gucci i taka wielka moda dla nas, to było takie zachłyśnięcie się. No to tak to wyglądało. Myślę, że stroje mieliśmy identyczne, to nie było z tym. Więc to było wiele zabawnych takich sytuacji. Naprawdę. Czyli ten okres wspominasz najlepiej. Ten okres wspominam najlepiej, bo był najciekawszy, bo tam się dużo działo. To było coś takiego, co można opisać już w książce tak naprawdę. Z tego okresu z Madrytu i z Paryża, to ja mam takie historie, że nie opowiem teraz. Jak napiszę książkę, może kiedyś, bo wszyscy teraz książki piszą, nawet moja znajoma pisze książkę, więc... A chciałbyś tak napisać? Nie, chyba w sumie. A z drugiej strony tak szkoda tych wspomnień, wszystkich fajnych, kolorowych. No właśnie, takie wspomnienia i historie. No i na koniec przyszykowałam jeszcze zdjęcie najbardziej charakterystycznych stop model. To jest kolejny, bo jesteś pan z telewizji, jak samo sobie pan mówisz. Z telewizji. O Boże, Karolinka Pisarek. Czy pamiętasz takie pierwsze wrażenie? Nie pamiętam Karoliny pierwszego wrażenia. Ale bardzo się zmieniła, mam wrażenie. Wiesz co, no każdy się z nas zmienia. Karolina jest przeuroczą osobą. Zresztą wystąpiła u mnie w najnowszym pokazie. Tak. Ja i ona zaczęliśmy się śmiać, bo ona mówi, nigdy nie sądziłam, ja również. ale wiesz, no właśnie, bardzo uczciwa, taki... pracowita osoba. Bardzo miło ją wspominam. Jest bardzo fajną ambasadorką naszego programu. Jest dobrym człowiekiem, po prostu. I co tam sobie może ktoś mówić, że taka czy taka wtopa, czy... Słuchajcie, pamiętajcie, że na końcu tego jest człowiek, a to jest dobry człowiek. Karolinka Pisarek, dobra. Dokładnie. Olga Król, przekochana dziewczyna z no niesamowitym ciałem po prostu. Metamorfoza, tutaj podobno tak. I metamorfoza. Wiesz, powiem tak. Jak masz długie włosy i zrobią ci krótkie włosy, zawsze przeżywasz szok. Ale to, jak ja zobaczyłem ją po tej metamorfozie, w takim ogrodzie, w domu Top Model, kiedy przyszła w takiej odblaskowej, chyba pomarańczowej sukni, z takimi ulizanymi włosami za ucho, jak taka Audrey Hepburn troszeczkę, taka troszeczkę Twiggy, trochę taka... wyglądała spektakularnie. Ja wiem, że każda kobieta kocha długie włosy, ale są, które kochają krótkie. My pokochaliśmy to krótkie. Były duże skandale, było dużo zamieszania, ale wygląda bardzo korzystniej. Miło to wspominam. Wygląda tak, no naprawdę świetna dziewczyna. Gracja Kalibabka, córka słynnego gangstera. Kalibabki, przeurocze, to było rodzeństwo w ogóle. Chłopak i dziewczyna. Bardzo fajni ludzie z bardzo taką tajemniczą przeszłością. I chyba przez tą przeszłość zbudzili też tyle emocji w programie. Tak, myślę, że to poszło. Właśnie dziwię się, bo interesujący byli w miarę, że tego internet nie kupił. To dzisiaj, tak zapomniałem, teraz mi wspomniałaś o tym. Ale zobaczyłam, jak wiele było osób przez te 12 edycji. Claudia L. Dursi. No musiałam. Na flamingu musiałaś. Czy ty pamiętasz tą sesję? Ależ oczywiście, że tak. No i co? Claudia L. Dursi. Idziemy dalej. Zula Walkowiak. Pamiętam, że z Zulą były same jakieś kłopoty, problemy. Nas one, jurorów, nie dotknęły, ale w domu się działy jakieś tam... Tak, że uczestnicy była bardzo narzekali wybuchowa. Bardzo, że była wybuchowa i taka bardzo... ortodoksyjna, jeżeli chodzi o swoje wybory, ale też zachowania, więc tutaj nie mam co do powiedzenia. Wydawała mi się interesująca. Taki tomboy troszeczkę, taka dziewczyna, chłopaczara.
fajny materiał, ale chyba nie poszło. Nie wiem, czy ma karierę teraz, czy... No tak średnio właśnie. Okej. Radek Pestka. Został influencerem, ale pracował też w ekskluzywnym domu handlowym. Było wiele jakby kontrowersji o to, że właśnie został influencerem, a nie modelem. Słuchajcie, no ojejku, no to jest tak, że większość modelek nawet po wielu latach zostaje influencerkami, no to też się nie czepiajmy, no bo każdy ma prawo wyboru, to tylko krowa nie zmienia zdania. No jeżeli widział, że nie ma w tym dla niego pieniędzy, no to dlaczego nie? No to mógł zostać nawet górnikiem, jakby chciał, no. No to kwestia jest naprawdę, dajcie ludziom dokonać wyboru, no. Ważne, że sobie poradził, że nie przejął się tym, że wybrnął z tego fajnie. A czy on będzie influencerem, czy aktorem? My dostrzegamy ludzki potencjał. I to tak naprawdę mówimy im. Masz potencjał, bądź nie masz potencjału. Jeżeli masz potencjał, postaraj się z tym coś zrobić. My proponujemy ci ze swojej strony modeling, ale może ktoś inny ci zaproponuje karierę aktorską. A może ktoś, jakiś dobry agent, zrobi z ciebie super influencera, będzie na tym świetną kasę zarabiał. To o to chodzi tak naprawdę. No a właśnie, a Dawid, czy jak teraz właśnie przychodzą ludzie na casting, to widzisz, że to się tak zmieniło i ktoś przychodzi nie, żeby być modelem, ale żeby być gdzieś gwiazdą? Myślę, że tak. Staramy się takich ludzi odciąć. Staramy się takim ludziom powiedzieć, że to nie jest jednak to. Staramy się, żeby ten core programu był zachowany, bo tak naprawdę musicie uwierzyć, że każdy z nas kocha modę. Ja, Marcin, Kasia, nawet Asia pokochała ją przy nas. I uwierzcie, że jeżeli coś się wam nie podoba, to przepraszamy za to, ale robimy, co umiemy najlepiej. Mhm. Serio, to jest tak, że każdy z nas to wkłada serce. Nie widzicie naszych kłótni za kulisami, nie widzicie, ale i dobrze, że nie widzicie, bo padają takie słowa, że to byłby skandal. Ale no nieraz się pokłóciliśmy, ale naprawdę się pokłóciliśmy. To nie jest tak, że jurorzy się pokłócili i piszą o tym na gdzieś tam. Nie, my się pokłóciliśmy. Potem dochodzimy do wniosku, że no, jak możemy się kłócić, nasze prywatne, fajne emocje narażać na potrzeby czegoś innego. No, musimy do tego wrócić. No i tak to wygląda. No ale na serio, kłócimy się. Kłócimy się, kochamy ten program, oburzamy się, jak nam coś proponują. Nie takiego, jakbyśmy chcieli, na zasadzie, że to może być kosztem jakby programu. Naprawdę. Wiesz, no nawet sama... Macie tam głos. Mamy duży głos. Nawet sama zmiana na sobotę nas bardzo dużo kosztowała. Baliśmy się tej zmiany. Baliśmy się walki ze wszystkim innym dookoła. Przede wszystkim z tym, że sobota to jest czas na imprezę. No wiesz. No tak, ale zrobiliśmy prime. Przeżywaliśmy wszyscy. Wielogodzinne rozmowy przez telefon. Każdy z nas i telekonferencje, i produkcja, i nieprodukcja, i wszyscy. No naprawdę. Także, kochani, serio, jeżeli w jakimkolwiek programie jest dużo serca, to na pewno w naszym. A co tu mam skomentować? To jest fotograf, który robi nam zawsze najgorsze zdjęcia i nie znoszę zdjęć ze studia i mam zakaz robienia zdjęć sobie w studio. Każdym razem. Tak, jest o to straszna walka. Nie lubimy tych zdjęć ze studia. No taki już powiem wam backstage, taki kompletny. Mm-hmm. Siedzimy zawsze, będzie sesja zdjęciowa na planie, a wszyscy... Maria, te zdjęcia, których nikt nigdy jeszcze nie użył oprócz was, albo jak się dzieje jakiś skandal, to wrzucają w sieci? Tak, róbcie. Ale to jest tak, że każdy z jurorów ma z tym takiego, no nie chcę powiedzieć focha, ale po 12 latach to już jest foch chyba, wiesz, bo to jest takie, że ta sesja jest zawsze najgorsza, zawsze taka beznadziejna, zawsze już jest taka że umęczona, bo to jest tak, że to nie zaczniemy jeszcze tej sesji od razu, jak przychodzimy do studia, tylko najpierw zrobimy kilku na rozgrzewkę uczestników, potem jest przerwa obiadowa, potem kiedy już dziewczyny zjedzą make-upy, my się wyczochramy, no to zaczynamy sesję. I po prostu już tego dnia, to jest taki dzień, kochani. I to jest stamina. To zdjęcie oddaje w pełni miłość do tej sesji, ale co chcę powiedzieć? To jest taki dzień, jak w podstawówce się zawsze brało zwolnienie od mamy. Mamo, dzisiaj nie idę do szkoły. To marzyłbym o tym, żeby powiedzieć, mamo,
Poproszę o zwolnięcie, jest sesja wizerunkowa w studio. I to jest taki właśnie dokładnie dzień. Czyli mam Ci życzyć wytrwałości. Wytrwałości. No to tego Ci życzę i dziękuję, że przyszedłeś. Ja bardzo dziękuję za miłe zaproszenie. Mam nadzieję, że Państwu się również ta rozmowa spodoba. No bo cudowna osoba. Przygotowała się bardzo, bardzo się przygotowała również wizualnie. Również wizualnie, także bardzo dziękuję ze swojej strony i mam nadzieję, że trochę niepewności na różne tematy rozwiałem.